Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Watch Dogs. W tym momencie gonimy Iraka, tylko że ja nie mam pojęcia, w którą stronę on się udał. Gdzie ja mam iść w ogóle? Tędy? Nie. Dobra, sporo tutaj ID-ków. Ej, o co tutaj chodzi? Aha, dobra. Idą. Pięknie. Pięknie. Jeszcze jeden. Dawaj go, pięknie. I teraz możemy tędy przejść, tak? Nie. I'll take every file you have. All of your hard work, gone. The Merlot's a slick hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay up. Wszyscy on do mnie gada. Eventually someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around. And all sorts of people are going to die for the secrets. That's the curse of power. Not us making a deal. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. Obezwładnij Iraka, dobra, ale gdzie on jest? O ja! Dobra, wystarczy go obezwładnić. Albo rzucić mu granatkiem. Dobra, dawaj, obezwładniamy. Nie do rady! Dawaj, przechodź, przechodź! No i dobra, zabił mnie, okej. Okay. Rozpoczniemy pewnie od tego samego miejsca. Czyli dobra, granatami trzeba będzie się tutaj. To be king in a tiny castle. Then you're wrong. And you're lucky Quinn's lapdog. Fuck you. Fuck you. Yeah. Yeah, I seen your type before, man. Self-righteous motherfuckers. I tried to counter people off the battlefield. A dobra, to tutaj jeszcze raz trzeba przesłuchać tego wszystkiego, co on ma do powiedzenia. Tak więc dobra, zrobimy tutaj małe cięcie chyba. Dobra, damy radę? A to od samego początku, ale lipa. Dobra. Tylko strzał w głowę. Tutaj może cokolwiek zdziałać. Dobra, kto to jest? Aha, jakiś tam typek. Dawaj go. Pięknie. Dobra, no to wracam na walkę z tym grubym kolesiem. Dobra, chyba będzie. W tym momencie tak jest. Dobra, spróbujmy go najpierw tutaj wysadzić, jak się będzie dało. Dobra, chyba się nie będzie dało. Trzeba go tutaj teraz zawlec. I tutaj wysadzić. Dawaj, dawaj za narożnik, szybko. Padł?
Nie padł! Znowu zostałem zabity. No niech to szlak. Dobra, no to wracam do was, no w tym samym momencie. Patrzcie na to. Normalnie chyba się udało. A nie, dalej wstał! Ojej, myślałem, że się udało. Padł? Nie, wstał. Dobra, wysadźmy go jeszcze. No nie. No nie, zginę, zginę. Dobra, padłem znowu. Jezus Maria. Dobra, jeszcze raz. Udało się, normalnie udało się. Iraq was protecting a tinderbox of blackmail. He was after something bigger. He wanted the video from the Merlot job. Pięknie. Normalnie nie spodziewałem się tego, ale dobra, udało mi się wygrać. Tak więc... Okay. No jestem. Aha, no i dobra, koniec misji. Tak jest, opuściliśmy Rossi Fremont. I co teraz? Akt trzeci, wszelkimi niezbędnymi środkami, misja wypełniona, proszę bardzo. Interwencja Mściciela, plus 2000 punktów. Nagroda za postępy. Tutaj gdzieś jest hotspot. Dobra, zobaczmy jeszcze drzewko. 12 punktów możemy tutaj dodać sobie. Dobra, to nie. Tutaj mamy zwiększone uszkodzenia pojazdów przy użyciu strzelby. Dobra, niech będzie. Zwiększenie stabilności celownika w karabinach snajperskich. Pięknie. Za 5, 4 punkty to tutaj możemy. Czas zwalnia podczas koncentracji. No i dobra. Postępy. Akt trzeci zakończony, tak więc zostało nam 9 misji. No, czyli jak będziemy tak przechodzić mniej więcej 2 misje na odcinek, no to jeszcze z 5 odcinków i koniec gry. Dobra, spoko. Gdzie mamy misję? Tutaj. Ha, do kryjówki mamy. Dobra, zakończyliśmy połączenie, czyli teraz szybka podróż. Ej, dlaczego nie mogę tego zrobić? Jest, szybka podróż, dobra. Tak więc pociśnijmy dalej za kampanią. Okej, no to rozpoczynamy misję. Misja numer 1 w akcie 4. Misja nazywa się Ktoś Puka. Mamy obczaić teraz dane Iraka, którego rozwaliliśmy. Oprócz tego wielkiego, dużego koksa był jeszcze właśnie Irak, którego miałem pokonać i granatami go rozwaliłem. Dobra. Jesteśmy w bunkrze. No to co tam, Kenny, wymyśliłeś ciekawego? Hey, see this? Nice work. There's so much, Aiden. Yeah, we just gotta sift through this stuff and find a name. Yeah, well, you're in luck. Because this mess has a shitload of names. And every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Iraq was planning to blackmail the whole city. Mm-hmm. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut them out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, we can kill his access. Hurry! Ojej, co tu się dzieje? Namierz hakera. Dobra, ale to muszę szybko zrobić. O co tu chodzi? Dobra, z tej strony. Tak. Ojej, szybko, 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 żebyśmy dali radę.
Aha, dobra, to działa. Tu, tu. Dobra. O co tu kurwa chodzi? Aha, z tej strony, tak. Dobra, chyba jest namierzony, nie? Jeszcze trudniejsze tutaj. Proszę bardzo. Dobra, w tą stronę. Pięknie, dobra. Okej, okay, czas włączyli. Dobra, uwaga. Szybko, szybko. Dobra, tutaj jest, jest, jest. Pięknie. Jeszcze. Dobra, co to było? O ja, tutaj jeszcze ciężej. Dobra, teraz z drugiej strony. Dobra, damy radę? Pięknie, jest. Dobra, chyba się uda. Dobra, pięknie. Co teraz? Wiem, co zrobiłaś, Klaro. No, mamy jakiś filmik? I trust the amount is satisfactory. Ooh, niedobrze, Clara. Damien Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Clara. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Aiden, come on! Teraz widzisz swoje dane, a teraz nie. Gird your loins, I'm killing the power! Aiden. No zdradziłaś nas, szmato. If I knew, I'd tell you. I swear I would. I'm so sorry. Get away from me. Dobra, co teraz? Mega włam ufundował Delt? Come on! Damn it! Where are you going? That smartass just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No, 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 no. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stall Damien just a little while longer. I can handle Damien. I'll call you when I'm done. Good luck, amigo. Dobra, czyli trzeba się będzie zająć Damienem. Dobra. 3000 punktów doświadczenia w tym momencie dostajemy. Dobra, chyba trzeba będzie stąd wyjść. Whatever game he's playing, this default, he's putting Nikki's life at risk. You picked the wrong time to piss me off. Right now, I gotta stall Damien. Dobra, lecimy. Tak więc pierwsza misja z aktu czwartego już za nami. Jeszcze 7. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądać ostatnia misja w tej grze. Co ty gadasz, że tu nie ma żadnej fury? We'll talk. Oh, Aiden. In that case, I pick the place. Aj, dobra, jest fura. A gdzie jest zadanie nasze następne? Ej, no gdzie ono jest? Kurwa, nie widzę. A, tutaj. No dosyć daleko, ale szybka podróż, gdzie tutaj mamy kryjówkę w tym miejscu, dobra. No niewiele tutaj
Ta szybka podróż nam pomoże, ale będziemy przynajmniej w mieście, a nie tam w bunkrze, schowani. Dobra, to więc teraz na szybko znajdziemy auto. Tutaj właśnie za każdym razem jest Jeep albo pickup, albo po prostu jakiś duży samochód. Dobra. Muzykę wyłączamy, no i można cisnąć w lewo. Kurde. Dobra, o, a tutaj mamy... A tak pobocznie, może na chwilkę się zatrzymajmy, wykonajmy to zadanie. Dobra, gdzie on idzie? Aj, kurde, dobra. Podejrzany został zaniepokojony, no to nic, nie udało się. Dobra, no to lecimy dalej. Dobra, ile do tamtego punktu mamy? Zaraz zobaczę. Nie wiem, czy wpływ pogody ma jakikolwiek... Znaczy, czy pogoda ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje na drodze, czy jest bardziej ślisko na przykład teraz. Zobaczmy. O, ale pięknie. Dobra, zaparkujmy ładnie na chodniku. No i bierzemy tutaj Fireblade. Dobra. 1000 pojemności. Tak, można cisnąć. Pięknie. Dobrze, że jeszcze ręczny tutaj działa. Ale nie, raczej warunki pogodowe nie mają wpływu na to, co się dzieje na drodze, a szkoda. No ale chyba nawet w GTA czegoś takiego nie będzie, chociaż no w tej edycji ulepszonej może coś takiego będzie na Playa 4. Zobaczymy. Dobra, już jesteśmy koło zadania. Najciemniej pod latarnią. No i mamy około ponad 10 minut na wykonanie tego zadania. No to zobaczmy. Akt czwarty, najciemniej pod latarnią. I don't have the data. Damien will know the second he sees me. Maybe I can make that work for me. He told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah, he's painted himself into a corner. No dobra. I cutscenka. You didn't bring my data, I didn't bring your sister. We're so predictable. You made a deal with Bloom. Where did you hear that? You have a problem, Damien. See, that deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Hmm. Then kill her. You almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass? They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden? You okay? Are you alright? I'm scared. Please tell me that Jackson is safe. Yeah, he's okay. Look, Nikki, I'm... I know. Just please don't let them... You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Oh,
Dobra, ktoś hakuje to miejsce. O ja. Dobra, czyli teraz będziemy pewnie musieli uciec przed policją. Gdzie jest mój motocykl? Tutaj. Dobra, uciekamy. Żeby nikt mnie tutaj nie rozpoznał najlepiej. Aha, opuszczam teren misji. Ajajaj. Dobra, trzeba wyeliminować Machera, który chyba to robi właśnie. Dobra, gdzie on jest? Dawaj go. Kurde. Jest! O nie, strzelają! Aj, kurde! No nie, ta misja nie może być aż taka trudna. Damy sobie z nią radę, tylko trzeba go obezwładnić, nie zabić. I lepiej chyba użyć tutaj samochodu. Bardziej wolę wsiadać w samochody zaparkowane. O właśnie, jak ten tutaj. Dobra. Okej, teraz możemy z powrotem tam dojechać do tego Machera. Tędy damy radę. Normalnie. Dobra, jest. Teraz trzeba będzie go obezwładnić, czyli to samo. Szukamy wodociągu z parą. No coś tutaj musi być. Ej, i policja jeszcze mnie ściga. Dobra, dawaj, ciśniemy za nim. Dobra. O nie, i policja jeszcze wszczęła za mną pościg. Dobra, dawaj, obezwładnijmy go. Dobra, i wracamy do fury, oby się dało, oby nie zginął. Dobra, jest. Dawaj, 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 uciekamy. Dobra, w troszeczkę słabej furze jestem. O yeah! Co tu się stało? Dobra, to jest dosyć słaba fura, ale mnie tutaj cisną. Dobra, blokada. Dalej za mną są, no i tutaj oczywiście helikopter bardzo dużą rolę robi. Dobra, trzeba będzie znaleźć jakąś szybką furę. Ajajaj, zabiłem cywila. Nic tutaj nie widzę poprzez ten dym. I co? O yeah. Dawaj, dawaj, wsiadaj do tej fury. Można? Chyba nie można. Dobra, koniec. To będzie koniec. Czy jeszcze damy radę? Nie dałem rady. Zostałem zabity. Dobra, czy od którego momentu teraz zaczniemy tą misję? Czy od ucieczki przed policją, czy jak? Aj, od samego początku. Dobra, to wiecie co, ja do was wrócę w momencie, w którym uda mi się uciec z tej policji, bo coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długi proces. Dobra, patrzcie na to, gdzie ja jestem w ogóle. Spójrzmy na mapkę. Jestem w wodzie, tak, nie wydaje się wam źle. I udało się uciec, proszę bardzo. Dobra, pięknie. Okej, ucieknij policji, cel zrealizowany. I czy to jest wypełnienie całej misji? Tak jest, najciemniej pod latarnią, misja wypełniona. Pięknie. Tak więc mogę być dumny z tego, co tutaj udało się osiągnąć. Bardzo fajnie wygląda mokry strój naszego Aidena. Hey, we're looking good here. I rebooted the backup. I'll get the bunker chugging in no time. I just talked to Nikki. Your sister? Is she doing okay?
We're gonna get her back. I think I know how to find her. I heard a PA sound in our call way in the background. The voice said something, a name or a place. You think you can clean the audio? Try to make out what he's saying? Yeah, audio wizardry ain't my thing. But send me what you got. I'm sure I can do something. Okay, I'm heading back to the bunker. No. Jakim sposobem on teraz rozmawia przez telefon? Dobra, to była rozmowa z Kenim. Tak więc dobra, podsumujmy sobie na razie nasze postępy. 32,1% gry. Głównie oczywiście chodzi tutaj o misje główne. Minigry, szach, cash and run, tutaj wszystko po zero. Niestety kolekcje, wieże CTOS, no jeszcze tylko 6 i będzie wszystko załatwione, tutaj kolekcje, śledztwa, ale ostatnio właśnie kryjówkę gangu tutaj rozwaliłem, tak więc jeszcze jedną trzeba rozwalić, aby tutaj odblokować coś tutaj do broni. Zlecenia maherów już są zbyt trudne po prostu na moje chyba umiejętności, chociaż jakbym tak przysiadł, to bym dał radę może. Wykryte przestępstwa, no już prawie 50%, no ale ogólnie jeszcze 7 misji do końca gry, 6 w akcie czwartym i 1 w piątym, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No i dobra, myślę, że to by było tyle w tym odcinku, jesteśmy już bardzo daleko zaawansowani w grze, niedużo zostało do końca, tak więc dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku Watch Dogs, siemano!